Witam wszystkich tych, z którymi nie miałem okazji się jeszcze przywitać. I w zasadzie po tym, co Bartek przeczytał na początku, po niektórych z pieśni, po świadectwie Doroty, w zasadzie mógłbym wyjść i powiedzieć, że w bardzo dużej mierze się to mieściło tak naprawdę w tym, o czym też będzie kazanie, więc mógłbym w sumie powiedzieć amen i usiąść z powrotem, ale na chwilkę się tutaj mimo wszystko zatrzymamy. I zacznę od tego, że właśnie Bartek przeczytał fragment z Ewangelii Jana, 8 rozdziału. I tam był 34 werset, gdzie jest napisane: Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A w innym miejscu Biblii czytamy o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale tam się ten werset nie kończy, ale czytamy: lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to jest niesamowite błogosławieństwo, niesamowita łaska Boża, że tam ten werset nie kończy się po tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale że jest coś więcej i że Pan Bóg w swojej miłości posłał swojego jedynego Syna. Dalej śpiewaliśmy taką pieśń i refren tej pieśni brzmiał: tak, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w Nim, z wiarą w końcu dni znalezionym być, tylko dotrzeć tam, dotrzeć gdzie? Myślę, że każdy gdzieś sobie sam jest w stanie dać odpowiedź na to pytanie, ale zmierzamy gdzieś, zmierzamy do miejsca, które myślę ciężko opisać jest słowami, do miejsca, które jest niewyobrażalnie pięknie, a wiemy, że i tu na ziemi mamy pięknie, ale tam będzie jeszcze piękniej. Zmierzamy tam, gdzie jest życie wieczne. Potem to, co Dorota w świadectwie mówiła i ten werset: ja wiem, jakie myśli mam o was, nie o niedoli, ale o pokoju. I to wszystko, to wszystko mam wrażenie od początku tego nabożeństwa krąży właśnie w temacie tego, czym dzisiaj się będziemy trochę zajmować, czyli w temacie życia z Jezusem, ale też w temacie tego, gdzie to życie z Jezusem może nas zaprowadzić. I w zasadzie nie wiem, dlaczego tak jest, ale ostatnie moje kazania bardzo się ze sobą przewijają, ponieważ kilka tygodni temu miałem przywilej mówić o bezinteresownej miłości. Potem bardzo mocno na podstawie tego kazania miałem przywilej mówić kazanie w Zamościu i tam mówiłem na temat życia w Nim, życia w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj z tego wszystkiego tak naprawdę jest kolejne kazanie i ono będzie dotyczyć tego, jaki jest najważniejszy cel życia. Cel, czym jest cel? To, ze względu na co następuje działanie, stan lub obiekt, do którego się dąży. Cel to kres świadomego działania, to kierunek, do którego dążymy. Mieliście jakiś cel w swoim życiu? Albo może macie jakiś cel w swoim życiu? Co może być naszym celem? Pieniądze, bogactwo, kupno nowego samochodu, zmiana pracy, po ciężkim roku pracy wyjazd na wakacje. Każdy z nas jakiś cel może mieć, może sobie go określić. I kiedy mamy określony cel, zaczynamy myśleć o tym, jak w najlepszy sposób ten cel zrealizować. Bo przecież nie obieramy sobie celu bez przyczyny, bez powodu.
zaczynamy przygotowywać się do tego, aby ten cel osiągnąć. Jeśli naszym celem jest wyjazd na wakacje, na urlop, przygotowujemy się do tego, aby to spełnić. Wybieramy datę, wybieramy miejsce, rezerwujemy sobie nocleg. Przed wyjazdem otwieramy GPS-a i sprawdzamy, jaką najlepszą drogę wybrać, aby do tego celu dotrzeć. Może patrzymy, gdzie się po drodze warto zatrzymać. I robimy wszystko, aby odpowiednio przygotować się do tego, aby ten cel zrealizować. I jest pytanie, które możemy sobie zadać, które jest bardzo powiązane z celem naszego życia. Czyli okej, my sobie fajnie tutaj żyjemy, pracujemy, albo chodzimy do szkoły, albo studiujemy, mamy czas ze sobą, spotykamy się w zborze, ale dokąd zmierza nasze życie? Czyli kiedy umrzemy, co dalej? Gdzie się znajdziemy? Czy masz w swoim życiu jakiś szczególny cel? Czy wszystko tylko opiera się o to życie tutaj doczesne? Czyli co zjem, w co się ubiorę, gdzie będę mieszkał? Czy tylko po to Pan Bóg stworzył człowieka, żeby tylko na tym nasze życie się opierało? Myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, albo prawie wszyscy, wiemy, że to nie wszystko nie kończy się w tym miejscu, ale jest cel, który ma niewyobrażalnie większą wartość niż te wszystkie rzeczy doczesne. Co by to było, gdybyśmy się tylko urodzili po to, żeby pochodzić do szkoły, popracować, parę razy na wakacje wyjechać i nic więcej. Ale na podstawie Biblii wiemy, że wszystkie te rzeczy doczesne, wszystko to, co teraz, to wszystko przeminie, ale dzięki Bogu nasze życie nie kończy się na tym. I tak jak wspomniałem, nie spodziewałem się, że te ostatnie kazania tak bardzo będą się przewijać, ale miłość, którą Bóg okazał człowiekowi, tą niewyobrażalną miłość, dzięki której możemy być powołani do życia z Nim, do tego, aby nasze życie nie przeleciało po prostu byle jak, ale żeby żyć razem z Nim, razem w Jezusie Chrystusie. I to wszystko prowadzi nas do jakiegoś celu. I już na pierwszych stronach Biblii czytamy o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka. I to jest oczywiście zapisane w pierwszym rozdziale. Przeczytam dwa wersety. Jest to pierwszy rozdział, 26, 27 werset. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I bardzo ważne jest to, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, ponieważ w dzisiejszym świecie niestety bardzo odbiega się od tego, co zostało ustanowione na początku stworzenia, ale tutaj już w tych pierwszych wersetach w Biblii czytamy o tym, że Pan Bóg uczynił człowieka i że uczynił go po coś. Uczynił go po to, żeby panował nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią. I to wszystko się dzieje, to wszystko ma teraz miejsce i jesteśmy tutaj na tej ziemi. I od pierwszych stron Biblii widzimy, że Pan Bóg już wtedy miał jakiś określony cel w tym. Kiedy sobie zerkniemy, przychodzi mi na myśl werset z psalmu setnego. W zasadzie psalm jest krótki, więc może przeczytam tak dla kontekstu cały. Jest to psalm setny, psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu cała ziemio. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem.
On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I szczególnie ten werset trzeci w tym psalmie mówi nam o tym, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Ten werset tak bardzo podkreśla, że jeden jest Bóg i jest to nasz Stwórca, ten, który uczynił Ciebie i mnie. I jest to niesamowita, niesamowita prawda, a ludzie próbują się doszukiwać i tworzą sobie jakieś różne teorie, jak to świat nie powstał, jak to człowiek nie powstał. Biblia bardzo jasno o tym mówi. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, więc Bóg nie stworzył nas tylko po to, abyśmy jakoś to życie przeżyli i żebyśmy w trakcie tego życia żyli tylko dla siebie, żebyśmy mniej lub bardziej się jakoś zrealizowali, czy zawodowo, czy w jakiś inny sposób. I nie mówię, że to nie jest ważne, bo skoro Pan Bóg nas postawił na tej ziemi, to pracujemy, chodzimy do szkoły, nikt nikomu nie zabrania pojechać na urlop albo rozwijać się w danej pracy. Ważne, żebyśmy podczas tego życia tutaj na ziemi pielgrzymowali zgodnie z tym, co Pan Bóg przykazał, co Pan Bóg pokazał nam w swoim słowie. Żebyśmy przede wszystkim dążyli do tego, aby wypełniać Słowo Boże. I żebyśmy żyli z taką wdzięcznością, o której też mówi ten psalm, dla Stwórcy. I jako ludzie powinniśmy mieć jeden cel, który jest ponad wszystkie inne. I ten cel to jest życie wieczne, to jest niebo, ale to się nie stanie samo z siebie. Może też krótko o tym za chwilę wspomnę. Pan Bóg stworzył człowieka na początku, aby się radował społecznością z Nim, aby radował się społecznością i relacjami z innymi, aby pracował, aby panował nad ziemią, o czym przed chwilą czytaliśmy. Ale jednak wraz z upadkiem tego ludzkiego rodzaju, kiedy ludzki rodzaj popada w grzech, społeczność z Bogiem została zerwana i od tamtego momentu relacje czasami z niektórymi ludźmi są trudne. Praca często, choć na początku jest wymarzona, to nagle wydaje się mieć zawsze swoje złe strony. Człowiek zmaga się z utrzymywaniem panowania nad naturą, niezależnie czy dotyczy to pogody, czy dotyczy to naszych chwastów w trawniku, czy różnych innych rzeczy. Ale tutaj jest pewne ale. I chciałbym przeczytać werset z pierwszego listu Jana, 4:10. Na tym polega miłość. To już też padło tutaj na kazaniu kilka tygodni temu. Na tym polega miłość, nie na tym, że my umiłowaliśmy Boga, ale na tym, że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. I to jest właśnie ta miłość, o której też mówiłem kilka tygodni temu. To On nas stworzył, On nas umiłował. I to jest ta prawdziwa i niepojęta miłość. To jest ta miłość, której my jako ludzie mamy problem ją ogarnąć. I nawet kiedy człowiek tę miłość próbuje odrzucać, kiedy odrzuca Boga od swojego życia, to nie jest tak, że Pan Bóg nagle zakręca kran ze swoją miłością i tyle jej było, ponieważ nikt nie jest w stanie cofnąć tego, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu na Golgocie. To się już wydarzyło, to się nie odstanie. I to wszystko było aktem Bożej miłości
do nas, do ludzi, do człowieka i nawet w momencie, kiedy człowiek odrzuca Boga, to wszystko się już wydarzyło. Ta Boża miłość została wylana i ta krew została przelana za ciebie i za mnie. To jest miłość niepojęta, to jest miłość niezrozumiała. I my jako ludzie nieraz właśnie próbujemy robić po swojemu, żyć po swojemu, ale chcę zachęcić każdego z nas, tych, którzy są od lat wierzący, nie odrzucaj tego, co Bóg dla ciebie zrobił, co Bóg dla ciebie uczynił. I to się tyczy tak samo mnie, to się tyczy każdego z nas. Abyśmy nie odrzucali tej Bożej miłości, abyśmy nie odrzucali tego, co już miało miejsce, co się wydarzyło i co jest tak niepojęte. Przyjmij tę Bożą miłość, rozpocznij nowe życie, życie w Jezusie Chrystusie, aby stało się nowe, aby całe nasze stare życie zostało za nami, aby to wszystko przeminęło, ale żeby powstało nowe życie, życie z Jezusem Chrystusem, życie, które będzie odbiciem Jego blasku, życie, które będzie na Jego chwałę. Niech najważniejszym celem Twojego życia nie będzie nowy dom, samochód czy wakacje, ale niech tym najważniejszym celem stanie się niebo, to, aby tam się znaleźć, aby żyć wiecznie razem z tym, który Cię ukształtował i stworzył, Królem Królów i Panem Panów, ale żeby tak się stało, musisz sam osobiście najpierw uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem. Musisz przyjąć tą miłość, która została wylana, która została przelana tam na Golgocie. Musisz poznać Jezusa Chrystusa i rozpocząć nowe życie z Nim. Stare zostaw już za sobą. To, co stare, niech już Cię nie interesuje, ale aby wejść w te nowe życie, pokutuj, przeproś za swoje grzechy, które miały miejsce w Twoim życiu. Wyznaj je Bogu. Powiedz Bogu o wszystkim, co zrobiłeś, co wiesz, że było złe. Jeśli nie wiesz, co było złe, otwórz Biblię i zacznij ją czytać. Tam bardzo jasno możemy zobaczyć, jakie rzeczy są niewłaściwe, a jakie rzeczy są właściwe i jakie rzeczy czynić powinniśmy. W Dziejach Apostolskich jest napisane: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I to jest niesamowita obietnica zawarta w Słowie Bożym, obietnica, której myślę każdy z nas mocno się trzyma, ale być może ktoś, kto tej obietnicy jeszcze osobiście nie poznał, a będzie słuchał kiedyś tego okazania, to wiedz, że jest taki werset w Biblii, w Dziejach Apostolskich i brzmi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. To jest niesamowita obietnica. Są tutaj na sali nawet osoby, które powiedzą amen i które przeżyły to w swoim osobistym życiu. I żeby dojść do tego najważniejszego, największego celu, musimy pokonać jakąś drogę i tą drogą jest życie właśnie tutaj, życie na ziemi. I jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie pokonuje tej drogi razem z Jezusem, to dzisiaj jest czas łaski, ta łaska cały czas trwa i kiedy jak nie dziś jest najlepszy moment, żeby tą decyzję o życiu z Jezusem podjąć. Zacznij poznawać Jego święte słowo, które nam zostawił. Biblia bardzo łatwo dostępna w naszym kraju. Nie zawsze tak było. Teraz mamy się naprawdę bardzo dobrze. Zacznij ją czytać. Rozmawiaj z Bogiem poprzez modlitwę. Służ Panu z radością, o czym też psalm setny nam mówił.
I to wszystko, co przeżywamy w naszym życiu, nie zatrzymujmy tego tylko dla siebie, ale to, co każdy z nas przeżył, to, co dzisiaj zrobiła Dorota, podzieliła się swoim świadectwem. Niech to świadectwo mojego i Twojego życia, niech ono nie zostaje tylko zamknięte w nas, ale niech one wypływa na ten świat, na nasz kraj. Wiadomo, nie każdy ma taką łatwość, jeśli chodzi o mówienie. Dla niektórych jest to trudniejsze. Ale wszystko, co my jako ludzie przeżyliśmy w naszym życiu, to właśnie my możemy podzielić się tym z innymi. Być może jest w naszym kraju, być może tutaj na tej sali jest ktoś, kto znajduje się w takim miejscu, w jakim ty kiedyś byłeś, byłaś i właśnie potrzebuje usłyszeć twoje świadectwo, to co wydarzyło się w twoim życiu i jak Pan Bóg pokierował twoje życie, że gdyby nie Pan Bóg, byłbyś w zupełnie innym miejscu, ale jesteś dzisiaj tutaj i możesz zaświadczyć o Nim. Wspomniałem wcześniej o tym, że oprócz tego, że jest ten cel, który jest najważniejszy, do którego zmierzamy, bardzo ważna jest droga, która prowadzi do tego celu. I to też o czym, jakie pytanie zadałem już wcześniej, gdzie znajdziemy się po przeżyciu tego życia? Mam nadzieję, że dla nas wszystkich cel jest jasny i odpowiedź jest jasna, że jest to niebo i życie wieczne z Nim. Ale jest na tej ziemi tak wielu, którzy jeszcze nie znają tego najważniejszego celu. W zasadzie być może nie wiedzą, po co żyją. Żyją bez jakiegoś konkretnego kierunku. Żyją, aby żyć, aby zarobić pieniądze, aby gdzieś pojechać, aby pobyć z kimś. Jest tak wiele osób, które jeszcze tego celu nie znają, a czas łaski ciągle trwa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy właśnie my, jako wierzący ludzie, nie zamykali się z tym, co mamy, czego doświadczyliśmy, czego przeżyliśmy. Żeby naszą odpowiedzialnością jako ludzi wierzących było wyjść do innych. Robimy to co roku na Giszowcu, już w tym roku 11 rok. Były różne wydarzenia w naszym mieście. To wszystko jest pole, kiedy możemy tym ludziom coś powiedzieć. Być może dla niektórych to będzie jedyna okazja, żeby usłyszeć na temat Bożej miłości, na temat Bożej łaski, na temat nowego życia. I ważne jest to, żebyśmy my, jako wierzący ludzie, nie zmarnowali tej okazji, ale żebyśmy pozwolili też tym wszystkim, którzy jeszcze Boga nie poznali, abyśmy dali im tą możliwość, aby i oni zmierzali do tego najważniejszego celu, żeby nie musieli się zastanawiać, co to kiedyś będzie, żeby nie mieli niepewności, co będzie po śmierci, jakiś czyściec czy coś, ale żeby i oni mogli dojść do tego momentu, kiedy z całą pewnością powiedzą, że ich celem jest niebo, ich celem jest życie wieczne i to być może właśnie dzięki Tobie, oczywiście dzięki Bogu i dzięki Bożej miłości, ale Pan Bóg może użyć do tego Ciebie, że dzięki właśnie Twojej osobie ten człowiek przyszedł do poznania prawdy. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I wielu osób moglibyśmy przeczytać i zatrzymać się w tym momencie. Musisz mieć świadomość tego, że zapłatą za każdy twój grzech jest śmierć. I dla niektórych to może brzmieć wręcz absurdalnie. Czyli muszę umrzeć za nawet najmniejszy grzech, za nawet najmniejsze kłamstewko, za jakąś małą kradzież, za jakieś małe oszukanie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Przecinek. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Darem Bożej łaski jest to życie wieczne, ale to jest coś, do czego my dopiero zmierzamy, co jest przed nami, że nasze życie nie zakończy się w momencie, kiedy umrzemy tutaj, pochowają nas do grobu i koniec. I wtedy
nie wiem, będzie jakieś wieczne huśtanie się, albo po prostu nie będzie nic. Jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I mając przed oczyma ten najważniejszy cel, jaki jest przed nami, również jest ta droga, aby dojść do tego celu. I tą drogą jest życie to tu, teraz, na tej ziemi, które przeżywamy i które ma naprawdę wielkie znaczenie w kontekście wieczności, w kontekście tego, czy znajdziesz się w niebie, czy się tam nie znajdziesz. Ale żeby znaleźć się w niebie, to jest bardzo ważne, jak przeżyjesz swoje życie i czy zamierzasz je przeżyć na swoich zasadach, czy zamierzasz je przeżyć na Bożych zasadach. Ale żeby tak było, musisz dojść do tego momentu, kiedy rozpoczynasz nowe życie z Jezusem Chrystusem. I przejdziemy teraz do fragmentu, którym z kolei też niedawno dzieliłem się w zborze w Zamościu. Jest to list do Kolosan, 3 rozdział. Przeczytamy ciut dłuższy fragment. Postaram się nie przeciągać jakoś bardzo długo. 3 rozdział, list do Kolosan. Przeczytamy od 1 do 17 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania i nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I ten cały fragment, nie chcę już jakoś bardzo wchodzić w szczegóły, ale ten fragment mówi nam trochę na temat nowego życia z Jezusem, które jest niezbędne do tego, aby po tej ziemskiej pielgrzymce dojść właśnie do tego celu, jakim jest życie wieczne. Nowe życie nie jest byle czym, nie jest obojętnie, jak je przeżyjesz, myśląc, że okej, wierzę w Ciebie, Panie Jezu, ale będę żył po swojemu. Czyli wierzę, że Bóg jest, ale ja mam najlepszy plan na swoje życie. Ten fragment pokazuje nam rzeczy, których jako nowe stworzenie powinniśmy się wyzbyć, na które nie ma miejsca w tym nowym życiu. Czytamy tutaj o wszeteczeństwie, nieczystości, namiętności, złej pożądliwości, o chciwości. Nie będę czytał jeszcze raz tego wszystkiego, ale czytamy o rzeczach, których my jako ludzie powinniśmy się wyzbyć, na które nie ma miejsca w podążaniu za Bogiem. I ktoś powie, no ale jesteśmy tylko ludźmi.
I to jest prawda, jesteśmy tylko ludźmi i to nie znaczy, że jesteśmy już bez grzechu, że nie upadamy, bo wciąż te upadki nam się zdarzają, ale właśnie ważne jest, aby kiedy upadniesz, kiedy zgrzeszysz, przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć, co się stało, powiedzieć, co zrobiłem, żałować tego, co zrobiliśmy, pokutować z tego powodu, przeprosić Pana Boga za to, co miało miejsce. Czytamy tutaj o wzbudzeniu, o narodzeniu się nowego człowieka, który ma szukać przede wszystkim tego, co w górze, czyli tego, co Boże, co święte, co doskonałe. Tak jak w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 33 wersecie czytamy, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I to znaczy, że musimy też mieć właściwie poukładane priorytety w naszym życiu. I to nie znaczy, że nasze życie tutaj doczesne nie jest ważne, ale jest coś, co jest ważniejsze. Jest ktoś, kto jest ważniejszy i kto powinien być zawsze na pierwszym miejscu. I tak jak ten werset mówi, mamy najpierw szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, wszystko, co jest nam niezbędne, to zostanie nam dodane, ale musimy wiedzieć, od czego powinniśmy zaczynać i co powinno być w naszym życiu najważniejsze. A żeby dojść do życia wiecznego, to musimy trzymać się tej prawdy. Musimy zawsze na pierwszym miejscu mieć Królestwo Boże i szukanie Królestwa Bożego. Łatwo nam w tym biegu życia myśleć o wszystkim innym, ale nie o Bogu. Czyli myśleć o codziennych sprawach, o naszych obowiązkach, o rodzinie. Ale ważne jest to, żebyśmy nie dali się wpędzić w taki wir tutaj na ziemi. Żeby to wszystko nie przysłoniło nam Boga. Żeby nie przysłoniło nam tego, że to On powinien być na pierwszym miejscu. Galacjan 2:20 jest napisane: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I tak ważna jest świadomość tego, co wydarzyło się na krzyżu, tam na Golgocie. Tak ważna jest świadomość tego, że poddając się Bogu, żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje ja umarło, moje stare życie przeminęło, a zmierzam do tego, co przede mną, do tego, co w górze. W tym fragmencie, oprócz tych rzeczy, których nie powinno być w życiu, w nowym życiu człowieka, czytamy też o dobrych rzeczach, które są ważne i które z kolei powinny być. Czytamy w 12 wersecie: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ten fragment mówi nam również właśnie o tych rzeczach, które są bardzo ważne, które są istotne w podążaniu za Jezusem. Też o tym, żebyśmy przebaczali sobie nawzajem, bo jak sobie wyobrażamy to, że my nie przebaczymy, ale sami oczekujemy przebaczenia. Wiemy dobrze, że to nie idzie ze sobą w parze. Chciałbym, żeby dla każdego z nas ten najważniejszy cel był jeden, aby ten najważniejszy cel był jasny, aby ten najważniejszy cel był określony i żeby tym celem było właśnie niebo i życie wieczne w nim. Ale jeśli nie żyjesz nowym życiem, to jeszcze długa droga przed tobą, ponieważ żyjąc po swojemu nie dojdziesz do tego najważniejszego celu, nie dojdziesz do nieba.
czytamy w Biblii o tym, że są tylko dwie drogi. Jest nią życie, życie z Jezusem, albo jest druga droga i tą drogą jest życie bez Jezusa i ta droga prowadzi do piekła. W 5 Księdze Mojżeszowej 15 werset mówi: patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Kawałeczek dalej, bo w 19 wersecie czytamy: biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. To są fragmenty bardzo mocno wskazujące nam na to, że nie ma trzeciej drogi, że nie ma drogi, którą ty sam sobie utorujesz, którą sam sobie stworzysz, wybierzesz, czy cokolwiek innego, ale Biblia bardzo jasno określa, że są tylko dwie drogi. Kiedy spojrzymy jeszcze do Ewangelii Mateusza, jest to 7 rozdział i 13-14 werset, czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiecie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Aby dojść do tego najważniejszego celu, musimy właściwie przeżyć nasze życie tutaj na ziemi, będąc tym nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I fajnie, że tak wielu z nas już to przeżyło i tego doświadczyło i że dla tak wielu z nas ten cel jest jasny, ale przede wszystkim bardzo ważna rzecz jest taka, że musimy o tym pamiętać nie raz w tygodniu, ale musimy o tym pamiętać zawsze. Po co żyjemy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Musimy też pilnować tego, jak żyjemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest, że okej, podążam za Jezusem i tyle, i żyję po swojemu. Biblia nam pokazuje, w jaki sposób powinniśmy żyć. Biblia nas kieruje, pokazuje nam ten właściwy kierunek i każdego dnia, każdego jednego dnia musimy żyć tak, aby nie przynosić Bogu wstydu, aby nie być antyświadectwem, ale żebyśmy naprawdę żyli życiem godnym, życiem według tego, co mówi Biblia, żebyśmy nie postępowali po swojemu. I jest to bardzo ważne nawet dla tych wszystkich z nas, którzy jesteśmy wierzący, ale też my jako ludzie wierzący dajmy szansę i możliwość tym, którzy jeszcze nie są, tym, którzy nigdy tej Ewangelii nie usłyszeli, nie doświadczyli, nie przeżyli. I to właśnie po to też Pan Bóg nas tutaj postawił, żebyśmy my, będąc Jego dziećmi, mogli na Niego wskazywać innym ludziom i żebyśmy mogli dzielić się tym, co Pan Bóg uczynił w Twoim i moim życiu. Twoje osobiste świadectwo nawrócenia albo inne świadectwa z życia. Każdy z nas wiele już przeżył i są to świadectwa czasami od tych najmniejszych po te największe. I ważne jest to, żebyśmy nie trzymali tego tylko dla siebie, bo Pan Bóg nie zatrzymał wszystkiego tylko dla siebie, ale to wszystko, co stworzył, to, że nas ukształtował, to jest niesamowita Boża łaska i niesamowita Boża miłość, którą On podzielił się z nami. Dlatego i my powinniśmy dzielić się z tymi, którzy jeszcze nie mają tej nadziei. Tak jak też te kilka tygodni temu przeczytałem chyba najbardziej znany werset, chcę to zrobić również dzisiaj, Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest szansa dla każdego jednego człowieka. I to jest szansa, której nie warto marnować. I jeśli jest ktoś, kto jeszcze z tej szansy nie skorzystał, naprawdę
Cię szczerze do tego zachęcam. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszam do naszego zboru. Przyjedź do Ruptawy. Jest tutaj wiele braci i sióstr, którzy chętnie porozmawiają, którzy chętnie podzielą się z tym, co osobiście przeżyli w swoim życiu z Bogiem. I właśnie tak trochę spinając te ostatnie kazania, którymi miałem przywilej się dzielić, naszym celem niech będzie to i niech jest to, aby żyć w Nim i żyć z Nim wiecznie, a to wszystko dzięki Jego niepojętej miłości i łasce, którą Pan Bóg wylał na nas, na człowieka, aby chociaż jeszcze tą jedną zbłąkaną owieczkę odnaleźć i umieścić w tym bezpiecznym miejscu, w tym bezpiecznym stadzie. Niech każdy z nas da się Bogu do tego użyć, bo Panu Bogu zależy na każdym człowieku i Pan Bóg chce, żebyś to właśnie może Ty była tą osobą, który jeszcze tą jedną owieczkę do tego stada, do tego najlepszego pasterza przyprowadzi. Niech każdy z nas zastanowi się nad tym, co jest celem Twojego życia. Czy żyjesz po prostu z dnia na dzień, aby te życie jakoś przeleciało? Czy masz konkretny cel, do którego zmierzasz? I oby tym celem było życie wieczne razem z Nim. Oby to było niebo. Czy masz nowe życie w Jezusie Chrystusie? Jeśli nie, naprawdę szczerze Cię do tego zachęcam. Póki ten czas łaski jeszcze trwa i może wiele rzeczy już dzisiaj nie zdążę wspomnieć, ale chciałbym, żeby dla każdego z nas ten cel był jasny, jasno określony, żeby tym celem było życie wieczne razem z Bogiem, w Jego chwale i żebyśmy też my jako ludzie wierzący byli jeszcze w pewnym sensie szansą dla tych, którzy jeszcze Boga nie poznali, żebyśmy dali użyć się Bogu. Amen.